Rzeczy, które zostały nam pokazane w najnowszym zwiastunie Phantom Liberty, to nic w porównaniu z rozwinięciem wszystkich wątków na czwartkowym Red Streamie. Dostaliśmy praktycznie 40 minut gameplayu z dodatku i wiele, wiele innych rzeczy. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na analizę gameplayu z Red Streama. Na samym starcie pokazano nam już prawdziwą bombę, a mianowicie całkowity start dodatku w wersji, jeśli wybralibyśmy z menu opcję gry w sam dodatek, a nie rozpoczęcia go na własnym save'ie. Od razu wtedy dzwoni do nas Songbird i przysyła lokalizację Dogtown. Musimy się tam udać i gdy już jesteśmy przed bramą tego miasta w mieście tej dzielnicy, nagle wydaje się, że nasz relik zaczyna się psuć, ale to wszystko to zasługa Songbird, która hakuje chip i łączy się z nim. Widzimy następnie Songbird, ale okazuje się, że jest jedynie hologram podłączonym do relika, dzięki czemu jest w stanie właśnie tak się przed nami wyświetlać. V jest pod wrażeniem umiejętności netrunnerki, bo zaraz potem kompletnie wyłącza Johnego i sprawia, że Silverhand nie jest w stanie się pokazywać. Swoją drogą zobaczcie, jak genialnie wygląda model Johnego, to jest totalnie inny poziom niż w podstawce, nawet na maksymalnych ustawieniach tekstur. Songbird mówi później, że jest w stanie wyleczyć V, ale w zamian oczekuje, że najemnik pomoże jej uratować prezydent. Albo raczej w zamian za uratowanie prezydent Songbird wyleczy V, tak, w takiej kolejności bardziej. W tym momencie Songbird, która swoją drogą jest przez Redów nazywana Somi, nie wiem jak się to dokładnie pisze, ale jej konkretne imię brzmi Somi, a Songbird prawdopodobnie jest po prostu pseudonimem. No i owa Somi odblokowuje nam od razu drzewko relika, dając jeden punkt do wystartowania drzewka i robi to w ramach pokazania, że nie jest gołosłowna, jeśli chodzi o naprawę chipu V i jako zachętę, aby jej pomógł. Popularnie nowe zdolności są wytłumaczone tak, że Songbird magicznie nie odkrywa nowych umiejętności relika, a łamie jego zabezpieczenia, wgrywa w niego specjalny bojowy program Militechu i to stąd przychodzą wszystkie nowe umiejętności i możliwość przetaktowania cyberwszczepów. Ale bez obaw, jest to dosłownie 5 pierwszych minut dodatku, więc zbyt duży spoiler to nie jest. Będąc już przy drzewku relika, to przyjrzyjmy mu się, bo dostaliśmy gameplay z widokiem na konkretne umiejętności w tym drzewku. Niektóre opisy są niestety zakryte przez kamerkę Redów, ale inne widać w pełnej okazałości. Głównym atrybutem jest Jailbreak, który odblokowuje nowe możliwości wszczepów rąk. Dla Mantis Blade'ów wygląda to w taki sposób, że gdy pokonamy pierwszego przeciwnika, możemy naładować specjalny doskok do drugiego i wykończyć go. Naładowany doskok od zwyczajnego różni się tym, że ma zasięg większy o 30 metrów i zadaje o wiele większe obrażenia. Dla innych wszczepów nie mamy pokazanych możliwości, ale co nieco widzieliśmy już na zwiastunie, więc można się coś tam domyślać. Następny perk, czyli Emergency Cloaking, ulepsza wszczep dający kamuflaż. Po wykupieniu go, nawet w trakcie walki, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk, a postać automatycznie zniknie, a przeciwnicy kompletnie stracą postać z widoku i przestaną go atakować. Wygląda na to, że do wykupienia tego perka potrzebne będą aż 3 punkty relika, o których powiem nieco później. Kolejny jest Sensory Protocol, niestety cały opis jest zasłonięty, a z podglądu za wiele no nie widać. Następnie Vulnerability Analysis, o którym wiadomo już z ostatniego pokazu Redów i tego gameplayu, który niedawno był pokazywany przez dziennikarzy. Gdy wykupimy ten perk w trakcie walki, na przeciwnikach wyświetlać się będą małe specjalne miejsca, takie punkty, po strzeleniu w które wróg otrzyma większy damage, a po zadaniu wystarczająco dużych obrażeń miejsce eksploduje, zadając damage przeciwnikom w pobliżu. Machine Learning jest chyba jakoś połączony z tym poprzednim perkiem, być może te bonusy do obrażeń zależą właśnie od odblokowania tego drugiego perka. Data Tunneling to ulepszenie dla monostruny, jeden z prowadzących mówił też o zmianie działania monostruny, nanostruny, tak, że od teraz będzie można za jej pomocą hakować przeciwników. Zapewne tak jak na starym gameplayu z podstawki, ale potwierdził też, że będzie się dało hakować wrogów, podchodząc do nich i wpinając im się monostruną w tył głowy i w ten sposób wgrywać haki. No a sam perk daje nam to, że gdy jakiś przeciwnik jest pod wpływem haka wgranego właśnie za pomocą monostruny, to kolejne zwyczajne ataki nią, jakie są dostępne obecnie w grze, będą rozprzestrzeniać hak na innych wrogów trafionych struną. Launch Capacity Override ulepsza wszczep wyrzutni rakiet, dodając jedną dodatkową rakietę w pojemności wszczepu. Po zwiastunie podejrzewam, że ten pierwszy ogólny perk będzie odnawiał pakiet dostępnych rakiet po zabiciu jednego przeciwnika, by móc natychmiast strzelić w następnego. Limiter Remover dodaje możliwość uderzenia z dużą siłą z Gorilla Armsów i powalenia przeciwnika i chyba także właśnie wybicia go daleko w powietrze. I ostatni perk z tego drzewka, Special Mapping, sprawia z kolei, że ataki Mantis Blade'ami od teraz będą prawdopodobnie odcinać wrogą kończyny i kaleczyć ich. Sporo tego, a to dopiero sam wątek relika. W normalnych drzewkach atrybutów też zostały pokazane zmiany kilku perków, niestety sporo też jest pozakrywanych przez kamerkę.
Drzewku inteligencji jest teraz perk dodający dodatkowy RAM, by łatwiej było zakolejkować kilka haków naraz i jest to zarazem podkategoria kolejki haków, bo z niej wychodzą pomniejsze perki jak na przykład feedback loop zwiększający regenerację pamięci za każdy zakolejkowany hak, jakieś inne zwiększające RAM, pomniejszające koszt RAMu dla poszczególnych celów, zwiększający rozmiar kolejki, dodatkowe szanse na rozprzestrzenianie się haków, gdy overclock jest aktywny, który jest z kolei kolejnym nowym perkiem, który sprawia, że można wejść w tryb przetaktowania i korzystać z nielimitowanej pamięci cyberdecku, ale każdy hak powyżej granicy kosztuje odpowiednią ilość punktów HP. W drzewku refleksu mamy m.in. dasha, zwiększenie szansy na unik przed pociskami podczas daszowania, poza tym znane nam już perki jak możliwość przeładowania broni podczas biegu itd., perk wywołujący krwawienie, co z kolei zwiększa szanse na finishery, no i ostatni z nowych perków odblokowujący właśnie finisher dla ostrzy, ale uwaga, dopiero na trzecim poziomie tego perka, bo pierwsze dwa dają jedynie bonusy do wytrzymałości i prędkości ataku. No i wtedy, gdy mamy go wykupionego, a HP przeciwnika jest wystarczająco niskie, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk, aby wykonać finisher, a głowa wroga odleci już sama. W zdolnościach technicznych mamy perka Edge Runner z ikonką Davida Martineza, który pozwala przekroczyć próg wskaźnika pojemności cyberwszczepów, czyli tego wskaźnika tzw. cyberpsychozy, o 50 punktów, ale każdy nadwyżkowy punkt kosztuje 0,5% maksymalnego życia postaci. Ten sam perk daje też szansę 0,1%, że po pokonaniu przeciwnika V wpadnie w szał i dostanie bonusy do zwykłych obrażeń, szans na trafienia krytyczne oraz obrażeń od takich trafień. No i owy szał trwa 12 sekund. No i kolejny perk License to Chrome dodaje pancerz oraz dodaje dodatkowy slot na kolejny wszczep szkieletu i sprawia, że wszystkie wszczepy szkieletu mają zwiększone statystyki. Następnie All Things Cyber zmniejsza ilość punktów dodanych do wskaźnika Humanity dla wszczepów Integumentary System. No i jeszcze kilka znanych nam już innych perków. O panowaniu jest o wiele więcej specyficznych perków podrzucanie nożami, dodanie finisherów nożami, kilka też dla broni palnej, ale sporo z nich jest niestety zakryta. W drzewku budowy ciała mamy super perk zwiększający adrenalinę po pokonaniu przeciwnika, co jak mówił jeden z redów będzie bardzo przydatne w buildzie korzystającym z przekraczania wskaźnika Humanity, bo fakt faktem takie przekroczenie będzie skutkowało większymi statystykami z większej ilości zamontowanych wszczepów, jak i niestety spadkiem adrenaliny, co będzie mogło być zniwelowane właśnie perkiem Pain to Gain, a kolejne perki będą dodawały także dodatkowy przypływ adrenaliny i regenerację zdrowia przy takim obrocie spraw. Na gameplayu została też pokazana walka, podczas której postać doświadczała glitchy obrazu, zupełnie jak w modzie z cyberpsychozą, ale nie jestem pewien, czy to był efekt perka z opanowania tego szału od Davida Martineza, czy może tego haju adrenalinowego z budowy ciała. Ważną rzeczą jest też to, że raz na save będzie można zresetować punkty atrybutów, jakie obecnie mamy przydzielone i będzie to można zrobić w dowolnym momencie, kiedy tylko się na to zdecydujemy. Ale ważne, że będzie się to dało zrobić tylko jeden raz. Co do zdobywania punktów odblokowujących perki relika, to będzie się je dostawać poprzez łączenie się z terminalami Militechu rozsianymi w Dogtown. Nie będą one w żaden sposób zaznaczone na mapie, będzie trzeba znaleźć wszystkie na własną rękę podczas eksploracji miasta, ale będzie jedno ułatwienie, a mianowicie gdy zbliżymy się do takiego punktu, będziemy słyszeć specyficzny dźwięk relika, który będzie tym głośniejszy im bliżej punktu się znajdziemy. Z tego co zrozumiałem, to punktów do zdobycia będzie tyle, aby wystarczyło do wymaksowania całego drzewka relika. Widzimy też sporo zmian w gameplayu, sporo nowych możliwości ataku, walki jak na przykład uderzenie w ziemię podrzucając obiekty i przeciwników do góry, oszołomienie przy pomocy cięższej broni, blokowanie, taranowanie przy takiej też broni. Później widzieliśmy wycieczkę po Dogtown, samo wejście do miasteczka, scenę, która była bardzo fajna, kiedy to jakiś mieszkaniec i członek Bargestu opowiada o swoich przeżyciach w armii, jednocześnie dając wi narkotyk, który wywołuje halucynacje i dzięki opowieści bohatera z perspektywy Hansena, gameplayowo mamy możliwość wcielenia się w samego Kurta Hansena i patrzenie na wydarzenia z jego perspektywy. No i na dokładkę dostaliśmy dalszy spacer po terenie Dogtown i krótką scenę z prezydent Myers ukrywającą się z Vi w jakimś budynku przed milicją Bargest. Teraz kolej na coś bardzo ważnego, a mianowicie pełne przedstawienie nowego systemu policji. Po pierwsze, po popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa, gracza zaczynają szukać piesze patrole policyjne, z każdą kolejną gwiazdką pojawiają się kolejne oddziały, patrole w samochodach, zwiększenie liczebności przyjeżdżającej policji, gdy już ktoś się znajdzie, no i na piątej gwiazdce przylatują AV-ki Max Taku z
bossami, których paski życia wyświetlają się na górze ekranu i nie jest ich tak łatwo pokonać. Co ważne, to gdy popełnimy przestępstwo jadąc samochodem, gonić nas będą oddziały policji w wozach opancerzonych, ostrzeliwujące gracza, próbujące go zepchnąć z drogi, staranować pojazd gracza, zabarykadować drogę i zhakować pojazd w ostateczności do tego poziomu, że odmawia on posłuszeństwa i zmusza gracza do zmiany środka transportu i opuszczenia pojazdu. Co jest też ważne, rodzaj i liczebność wysyłanych patroli i oddziałów policji zależeć będzie od dzielnicy, w jakiej się obecnie znajdujemy. Te bardziej dzikie dzielnice, gdzie policja za bardzo nie uczestniczy, będą wysyłać znacząco mniej jednostek. To powiedział jeden z Redów i co jest po prostu genialne, to organiczność świata i to życie mieszkańców reagujących na wydarzenia w świecie i nasze decyzje. Na przykład gdy niektóre gangi zauważą, że ściga nas policja, przyłączą się na naszą stronę i pomogą nam z nią walczyć. Przynajmniej tak zinterpretowałem słowa prezentera. Na Badlandach rządzi z kolei Militech i przestępstwa tam będą z kolei podlegały pod rządy Militechu. I to Militech będzie wysyłał oddziały, które będą się miały zająć V. Jeśli chodzi o rajdy w pojazdach, to będzie im towarzyszył nowy rodzaj misji, w których musimy ukraść samochód dla El Capitana i dostarczyć go pod wskazany adres, ale takie działania mogą się nie spodobać niektórym mieszkańcom i gangom, przez co będą nas ścigać, taranować i za wszelką cenę utrudniać wykonanie zadania, a El Capitan chce przecież dostać dany pojazd w całości, a nie ledwo toczący się na kołach. Podczas takich pościgów będzie można oczywiście strzelać, także z perspektywy trzeciej osoby w samochodach. Wtedy na ekranie pojawia się celownik, no i można też hakować, z tym, że hakowanie pojazdów będzie trzeba odblokować za pomocą specjalnych perków w drzewku inteligencji. To tyle z samego gameplayu, ale dostaliśmy jeszcze kilka ciekawych informacji w sesji Q&A z Redami na tym samym streamie. Między innymi to, że relacja z Johnem także będzie miała wpływ na fabułę w dodatku i jakieś poszczególne decyzje, czy Johnny będzie chciał z nami współpracować. Pewnie czym większy poziom relacji, tym ciężej Songbird będzie miała go wyciszać i vice versa. Jeśli chodzi natomiast o to, co znajdzie się w darmowej aktualizacji 2.0, a co w dodatku, to w aktualizacji znajdzie się przebudowane drzewko umiejętności, nowy system policji i walka w samochodach, a no i po aktualizacji gracze będą widzieć Dogtown w grze. Nie będzie się dało wejść na teren miasta, wszelkie wejścia będą zablokowane, ale Dogtown będzie fizycznie istnieć w grze. W dodatku natomiast dodane zostanie drzewko relika, wstęp do Dogtown, nowa fabuła, nowe questy, nowe misje z kradzieżą samochodów i pościgami i to tyle. Ważne jest też to, że tak jak spekulowałem w filmie ze zwiastuna, Mr. Hands będzie czynnie angażował się w rozwój fabuły Phantom Liberty i będzie ingerował w wiele rzeczy, które będą się działy. No i maksymalny poziom został zwiększony oficjalnie jedynie do 60 poziomu, w którymś z odcinków mówiłem chyba o poziomie 70, ale końcowo jest to 60, a poziom Street Credu został taki sam. No i to chyba tyle. Starałem się wszystko to streścić jak najlepiej, ale ciężko to zrobić z ponad godzinnego materiału. Dajcie znać, co sądzicie o tych zmianach. Wreszcie został pokazany długi gameplay, a nie tylko urywki, z czego na pewno sporo osób się bardzo ucieszy. To już wszystko w tym filmie. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!